Dziękuję bardzo za zaproszenie takiego zaszczytnego grona. Ja chciałam powiedzieć, że kiedy 4 lata temu zaczynałam swoją karierę jako posłanka, parlamentarzystka, to myślałam, że jako społeczeństwo jesteśmy o wiele bardziej do przodu. I każdy kolejny wynik wyborów utrwalał mi przekonaniu, że wcale tak nie jest. I z tej strony oczywiście czytam badania, że 70% społeczeństwa jest za związkami partnerskimi, że 60% społeczeństwa chce liberalizacji prawa aborcyjnego, a potem dzień po wyborach patrzy na wyniki i ja nie widzę potwierdzenia w tych badaniach. Więc oczywiście naszym zadaniem tutaj będzie tworzenie projektów ustaw, będzie próba konsultacji i zmian, ale naszym największym zadaniem będzie próba zmiany społecznej. I wyjście z parlamentu i z pewnych bańek, w których funkcjonujemy, do ludzi. Bo jeśli pojawia się temat, na przykład, który podjęłam w poprzedniej kadencji, zmiany definicji gwałtu, która wynika z konwencji antyprzemocowej, tylko tak oznacza zgodę, to wierzcie mi, 80% ludzi, z którymi rozmawiam, mężczyzn szczególnie, pyta, ale czy teraz muszę pytać swojej żony, czy mogę z nią seks uprawiać? Znaczy, jesteśmy na tym etapie, że bez zmiany społecznej, która będzie szła równolegle z zmianą prawa, ono nie zostanie zaakceptowane. I rozmawiałam też o tym z panią profesor Płatek, która mówi, nie możecie nikogo zostawić z tyłu, bo jeśli wprowadzicie prawo, które nie będzie zrozumiałe, to ono nie będzie respektowane. I bez... Ale prawo też wpływa na zmianę świadomości. Oczywiście. I to jest druga rzecz, o której chcę powiedzieć. Kiedy pojawił się projekt ustawy o przemocy ekonomicznej, który złożyliśmy w poprzedniej kadencji, to nikt nie wiedział, czym jest przemoc ekonomiczna. Ten projekt nie był czytany. Tutaj w ogóle nie ma cudów co do tego. I pewnie tak będzie z częścią ustaw, które będą poselskie, a nie będą wychodziły z Senatu. Natomiast bardzo pozytywny był oddźwięk dziennikarzy. I to, że powstały programy publicystyczne na ten temat, reportaże, zarówno w telewizji mainstreamowej, jak też na portalach internetowych, to dało taką siłę i masę krytyczną, która sprawiła, że ludzie zaczęli mówić o tym, że taka przemoc istnieje, nie jest wydumana. Więc wydaje mi się, że celem trochę tej kadencji, patrząc z punktu widzenia Sejmu, gdzie nie mamy większości, gdzie 11 panów z Konfederacji będzie blokowało każdy projekt i do ściany będzie przyciskało Prawo i Sprawiedliwość, my możemy tę zmianę społeczną, zmianę mentalności, zmianę języka nieść ze sobą. W poprzedniej kadencji było bardzo trudno się z takimi tematami przebić, z racji tego, że było nas mało tych takich progresywnie myślących posłów i posłanek, bo także posłów. Tutaj nie zapomnijmy o tym, że ta zmiana nie odbędzie się tylko i wyłącznie siłą kobiet. Teraz będzie, mam nadzieję, łatwiej, że będzie więcej sojuszników i sojuszniczek tych rozwiązań. Natomiast nie jestem jakąś bardzo dużą optymistką, ale z nadzieją wpatrzę w przyszłość, że uda się te rzeczy przeprowadzić i za 4 lata definitywnie je wdrożyć.